Otwórz oczy, za siebie spójrz, coś pięknego wokół stwórz. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Gimby nie znają. Jeżeli chodzi o anime, to wielu z was zapewne wychowało się na Dragon Ballu, Kapitanie Tsubasie czy Rycerzach Zodiaku. Jest jeszcze jedna japońska animacja, która nieco później również zawojowała telewizję. Dziś wraz z Rajasem postaramy się wam o niej przypomnieć. Amidamaru, do miecza! Ale oczywiście Gimby nie znają! Wielu ludzi urodzonych w latach 90. wychowało się na kanałach z kreskówkami. Sam oglądałem zarówno importowane z Francji, Włoch, japońskie kreskówki z RTL7, jak i również amerykanizmy z Cartoon Network i Fox Kids. To właśnie ten drugi kanał, później przemianowany na Jetix, dał nam kilka serii anime, które wyróżniały się na tle innych kreskówek i przyciągały przed telewizory całe osiedla dzieciaków. Jednym z pierwszych takich tytułów był Król Szamanów, który dzięki świetnej promocji i trafieniu w gusta ówczesnych młodych chłopców odniósł niemały sukces. Król Szamanów, czyli jak to woli Shaman King, to opowieść, którego główny rdzeń, podobnie jak w przypadku Dragon Balla, opiera się na walkach. W organizowanych co 500 lat turnieju szamanów zmagają się wojownicy z całego świata. Nie są oni jednak zwykłymi ludźmi, a szamanami, którzy potrafią komunikować się z duchami. Przy pomocy przywołanych własnych duchów stróży władają niezwykłymi mocami. Głównym bohaterem zarówno mangi, jak i anime jest 13-letni Yoa Sakura, potomek szanowanego w świecie szamanów rodu, który na swojej drodze musi pokonać wielu przeciwników, aby uzyskać tytuł trona i króla szamanów. Jak to zwykle bywa, po drodze spotka wielu przyjaciół, którzy wspierają go w jego działaniach. Anime, jak to zwykle się dzieje, zostało stworzone na podstawie mangi autorstwa Hiroyuki Takei. Co ciekawe, historia opisana na kartach komiksu jest dużo dłuższa i w wielu aspektach znacząco różni się od wersji animowanej, która również emitowana była w kilku wersjach. Na przykład w USA, w zależności od kanału, na jakim leciał Shaman King, anime było mniej lub bardziej ocenzurowane względem japońskiego oryginału. Do Polski trafiła wersja od Brytyjczyków, która na kanale Jetix prezentowana była z polskim dubbingiem. Nie było to dość oczywiste jak na seriale anime, a dubbing sprawił, że dla dzieciaków kreskówka była bardziej przystępna. Niestety, nie można powiedzieć, że polskie tłumaczenie było idealne. Robiliśmy je na podstawie angielskiej wersji, która już sama w sobie miała masę przekłamań w porównaniu do wersji japońskiej. Spowodowało to, że sens wielu wypowiedzi uległ znaczącemu przekształceniu. To, co jednak zostało u nas zrobione perfekcyjnie, to wykonanie czołówki. Zresztą posłuchajcie sami. Otwórz oczy, za siebie spójrz, coś pięknego wokół stwórz. Świat ten nie jest taki zły, pozwól tylko marzyć i śnić. Tak wiele mogę jeszcze mieć, tak wiele ścieżek życia przejść. Czy to przeznaczenie my, szamanów króle? Polska wersja openingu uznawana jest przez wielu za najlepszą, a na YouTubie w komentarzach wygrywa popularnością z kilkunastoma innymi krajami. Sam oglądając Króla Szamanów najbardziej jarałem się właśnie samym intro. Wspominając tamte czasy, przypomina mi się, jak wiele dzieciaków bawiło się wówczas w Króla Szamanów. Udając bohaterów krzyczało Amidamaru, niebiańskie cięcie i tak dalej. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, co stanowiło siłę popularności tego serialu. Jednym z aspektów było niewątpliwie to, że oglądający utożsamiali się z głównymi bohaterami, gdyż byli w podobnym wieku. Emisję serialu wspierał też bardzo dobry marketing. Po sukcesie Dragon Balla czy Pokémonów wiele firm próbowało podpiąć ją pod popularne w Polsce japońskie produkcje, licząc na żyłę złota. Nie na taką skalę jak przy wspomnianych tytułach, ale nadal Król Szamanów dostał wiele zabawek, gadżetów czy w końcu kart do zbierania. Pojawiło się też sporo gier osadzonych w uniwersum na Game Boya czy PlayStation 2, które jeszcze bardziej podbijały hype na Shaman Kinga. Niestety serial nie był zbyt długi i moim zdaniem nie miał tak dużej siły przebicia jak na przykład Dragon Ball, aby móc zapisać się w kartach naszej historii jako kultowy. Po 64 odcinkach nie otrzymaliśmy żadnej kontynuacji serii, a liczne reemisje na różnych stacjach telewizyjnych nie powtórzyły sukcesu premierowego wydania. I tak Król Szamanów dla licznej grupy ludzi wychowanych na bajkach emitowanych w 2005 roku pozostał pięknym symbolem dzieciństwa. Okej, to tyle na ten odcinek, dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze wspomnienia z Króla Szamanów. Pamiętajcie też, aby wpaść na kreskówkowy kanał mojego gościa Rajasa oraz zasubskrybować ten kanał i dać łapkę w górę. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka i jak zawsze czekam na wasze komentarze. Dajcie mi znać, czego takiego jeszcze Gimby nie znają.